Ja? Poproszę brawa, poproszę brawa. Naprawdę było wspaniale. Coś fantastycznego. Uwaga. Mam następującą propozycję. Jeśli postanowicie jeszcze nas nie zostawić, to niektórzy z was za chwileczkę wrócą do domu z dodatkowymi prezentami. Oto mam sporo za sobą fajnych czapeczek i na dodatek profesjonalnych warsztatowych latarek. Ale zanim to się stanie, może tak powiem, jak to ma do was trafić? Za chwileczkę pojawi się tutaj mój kolega Michał i zaprezentuję wam parę slajdów na ekranie. Mam nadzieję, że tak się stanie oczywiście. I tam będzie podczas swojej prezentacji używał paru zwrotów takich, na które powinniście zwrócić uwagę. Jakiś pojęć, może raz. I jeśli zapamiętacie to, to potem zada wam pytanie. Kto pierwszy odpowie na pytanie, dostaje nagrodę po prostu. Sytuacja jest prosta. A kiedy tylko zakończymy prezentację... Dzień dobry, Majki. Dzień dobry. Nie jest ci za ciepło w ogóle? No, jeszcze nie. Zaraz się zrobi gorąco, bo tłum jest dzisiaj przeogromny. A zaraz, kiedy Michał zakończy swoją prezentację... Nie oglądał poprzedniego występu. Chyba on nie słyszał, on przejdzie do historii w ogóle. Dobra, ale teraz mniejsza z tym, część z was nie wie o co chodzi, to może nie zdradzajmy na razie. Za to, kiedy Michał już skończy, udam się do mojego kolegi Roberta, który tutaj stoi przy tym farmalu A, najmniejszej jednostce, która tutaj jest prezentowana. Uwaga, a wykorzystamy ten mały ciągnik do tego, żeby rozegrać konkurs o tytuł najlepszej ekipy mechaników na dzisiejszym AgroShow. Czyli trzeba będzie ściągnąć jedno koło, odkręcić cztery śruby. Cztery my już odkręciliśmy, żeby było trochę krócej. Odkręcić cztery śruby, zrzucić na trawnik koło, potem je z powrotem włożyć i oczywiście zakręcić te wszystkie cztery śruby. Drużyna, która zrobi to w najkrótszym czasie, wiadomo, wygrywa. Trzy dwuosobowe teamy. Jeśli chcecie już się teraz zapisać, bardzo proszę, to wystarczy zgłosić się do Roberta. Jak znam życie, za chwilkę nie będzie wolnych miejsc, no i sytuacja będzie bardzo trudna. Majki, co nam przygotowałeś teraz? Szanowni Państwo, kilka słów zakończonych quizem o naszych nowościach. Jako pierwszy ciągnik Case IH Luxum, który widzimy tutaj po prawej stronie od sceny. Trzy modele. Czyli to jest ten Luxum, tak? Dokładnie. Nowa seria. Nowy model ciągnika po stronie Case IH. Trzy modele, 110 oraz 120. Ciągnik produkowany w austriackim mieście San Valentin. Teraz kilka słów o naszej drugiej nowości, czyli o Maxumie. Oprócz Luxuma prezentujemy tutaj także nowy ciągnik Maxum. Bardzo dobrze.